Witam Państwa serdecznie. Konferencja po pierwszym meczu ćwierćfinału Pucharu Polski. KGH Metrako Zagłębia Lubin wygrało z Piotrkowią 37-25. Ja tradycyjnie o kilka słów podsumowania meczu. Proszę najpierw Pana trenera. Dobry wieczór Państwu. No wynik jest dla mnie w drugiej połowie zaskoczeniem. Po pierwszej nieudanej naszej połowie, druga połowa, no prawie wygrana. Dziękuję tutaj pani trener, że pozwoliła jakoś nam się jeszcze zaprezentować. Bo to pierwsze 30 minut, no to było nieszczęśliwe. No. Pojechał zespół Zagłębia z tym, co zostało w Piotrkowi, bo już nic więcej nie ma, zaznaczam, bo przyjechaliśmy w pełnym składzie. Agata Wypych najprawdopodobniej ma lewy, przy lewej ręce palec złamany, ten ostatni mały, i może kości śródręcza. Nie wiadomo, jak to tam jest, i jeszcze jednej zawodniczki nie ma. Do tego pani Jurkowska jest chyba wczoraj po operacji wiązadeł krzyżowych, także wszystko, co w Piotrkowi zostało, to tutaj przyjechało, także przepraszam kibiców, ale naprawdę nic więcej nie ma. Wszystko, na co nas było stać, to dzisiaj było na boisku. Gratuluję, właściwie mogę tylko poprosić tutaj szefostwo klubu i panią trener, że mogą drugi zespół przysłać, bo już tego odrobić nie idzie. I gratuluję z całego serca. To jest, mówię, po tych sukcesach, szczególnie ostatnie dwa tygodnie, to trafiliśmy w najgorszym momencie tutaj, no, bo zespół Zagłębia jest na takiej fali, że nawet ja się chyba utopię. To jest wszystko, co mogę powiedzieć. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Pani trener? No ja oczywiście cieszę się ze zwycięstwa. Dziękuję za gratulacje. Zdaję sobie sprawę, że graliśmy z zespołem Piotrkowa, który no, zajmuje niższe miejsce w tabeli, i no, wręcz obowiązkiem ten pierwszy mecz było wygrać u siebie, jeżeli chcemy awansować dalej. Zdaję sobie też sprawę z trudności, jakie mają i personalne, i finansowe. Niemniej jednak no, nam też problemów nie brakuje. Musieliśmy dzisiaj wyjść bardzo skoncentrowani po to, żeby ten mecz się dosyć szybko ułożył na naszą korzyść. Też nie, na razie nie występujemy w pełnym składzie. Mam nadzieję, że z Koszalinem będzie wyglądało to już lepiej personalnie, ale cieszę się, że też zawodniczki, które mogły dzisiaj więcej grać, dobrze się zaprezentowały na parkiecie. Dziękuję bardzo. Paulina? Przede wszystkim bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Myślę, że od początku meczu wszystko nam wychodziło. Rzuty były skuteczne, dobra obrona, kontra, tak jak wszystkie założenia przedmeczowe zostały zrealizowane przez nas. I bardzo się cieszę, że po 14 miesiącach gry mogłam wrócić na parkiet. Jestem bardzo szczęśliwa po tym meczu. Dziękuję bardzo. Druga część konferencji. Pytanie od dziennikarzy. Tradycyjnie imię, nazwisko i nazwa redakcji. Wspaniała Radio Elka i Katowicki Sport. Paulina, do ciebie. No przede wszystkim nie tylko to się cieszysz, kibice się cieszą, trenerka, dziennikarze, my też czekaliśmy na twój powrót na parkiet. Mam nadzieję, że to też czułeś gdzieś tam w tekstach dziennikarskich, że cały czas Pauliny Piechnik nie ma. Teraz już jest. Wróciła na parkiet. Jak się czujesz fizycznie i psychicznie po tak długiej przerwie, powiedz? Fizycznie jestem bardzo dobrze przygotowana przez naszego trenera Mariusza Knula. Czuję się bardzo dobrze, psychicznie również, ale wiadomo, jakiś tam pierwszy strach, pierwsze koty za płoty, i myślę, że z meczu na mecz będzie tylko lepiej. Mariusz Bawi, Wiadomości Lubińskie, również do Pauliny. To musiał być potężny głód piłki ręcznej i dzisiaj chyba tak naprawdę sporo tego wylałaś na parkiet, sporo serduszka zostawiłaś na parkiecie. Tak. Przez cały okres rehabilitacji wyobrażałam sobie ten mecz i marzyłam o nim. Cieszę się, że już jest za mną i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będę mogła więcej zrobić dla mojego zespołu i zostawić więcej serduszka na boisku. Bardzo dziękujemy za ten emocje, które nam dzisiaj zaoferowałaś. Jeszcze mam pytanie do pani trener. No jest co prawda wspaniałe dzisiaj zwycięstwo, dzisiaj Puchar Polski, ale gdzieś na pewno w głowie znowu już kolejne spotkanie z zadziornym rywalem. Tak, no ale wiedzieliśmy od początku, że w lutym czeka nas 7 spotkań, trudne ligowe spotkania, bo i z Gdynią, i z Lublinem, po to, żeby uzyskać miejsce lidera w tabeli, a potem każdy mecz będzie już ważniejszy, a między tym jeszcze eliminacje Pucharu Polski. Gdzieś tam jeszcze wkradły się kontuzje, te, które wracają. Chcę bardzo wrócić i cieszę się, że Paulina jest. Niedługo myślę, że już i Klaudię Pielesz zobaczymy na parkiecie.
i w tej chwili jedziemy do Koszalina, zdajemy sobie sprawę, że trudny teren i przeciwnik, który chętnie będzie chciał z nami wygrać, no, a my musimy zrobić wszystko, żeby wywieźć stamtąd punkty. Dziękujemy bardzo.